Hej kochani, cześć, to ja Sylwia. W dzisiejszym odcinku troszeczkę pobawimy się kolorami. Przyjrzymy się psiakom z psiego patrolu, ponieważ każdy z nich przygotował dzisiaj dla nas niespodziankę. Jesteście ciekawi, co to będzie? To zostawcie kciuki do góry. A ja oczywiście zapraszam Was do oglądania. Zobaczcie, razem ze mną jest aż 7 psiaków. Znacie ich wszystkich imiona. Wiecie, jak każdy z nich ma na imię. A może nawet wiecie, jaka to jest rasa psiaka? Napiszcie mi na dole w komentarzu imię psiaka z psiego patrolu, który jest Waszym ulubieńcem. Zacznijmy od tego uroczego brązowego pieska. To jest oczywiście Chase. Chase jest psem policyjnym. Tutaj mamy odznakę policyjną. No a jego strój oczywiście jest niebieski, jak to zwykle bywa u policjantów. Niebieski plecak z ekwipunkiem, niebieski tutaj taki kubraczek, taka kurteczka oraz niebieska czapka. A do tego mamy jeszcze niebieską ciastolinę Play-Doh. Czy Chase coś tam dla nas przygotował? Na razie tutaj widzę tylko kulkę z ciastoliną. Czy tam w środku coś jest schowane? Sprawdźmy. Chase! Chase ma tutaj dla nas jakąś niespodziankę. Zobaczcie! Ona również jest ubrana na niebiesko. O rany! To jest jakiś kosmita! Czy to jest bohater z bajki Toy Story? Tam właśnie był taki kosmita, w zasadzie tacy kosmici. Wow, super to wygląda. Dziękujemy za prezent, za niebieski prezent. Odłóżmy go może tutaj i przejdźmy do kolejnego psiaka. Kolejnym kolorem jest kolor czerwony. Więc tutaj mamy oczywiście Marszala. Marszala, dalmatyńczyka. Co prawda jest on biały, czarne kropeczki, ale ma za to czerwony strażacki strój. Oczywiście czerwony taki ekwipunek, czerwony plecaczek, czerwony cały strój, odpowiednia odznaka, no i czerwony hełm na głowie. Czy będzie tutaj jakaś czerwona niespodzianka? Czerwona jak to pudełko od ciastoliny Play-Doh? Zaraz się tego przekonamy. Otwieramy pudełko. Wow, tutaj również jest mnóstwo ciastoliny Play-Doh. Sprawdźmy, czy coś tam w środku jest schowane. Ostrożnie rozciągam ciastolinę. Widzę coś tutaj żółtego. Czy to jest ręka? Czy to jest noga? Nie mam pojęcia, chyba tam ktoś w środku jest uwięziony. A, ja już wiem, co to takiego. Ale Marszal miał świetny pomysł. Zobaczcie. Ponieważ to są emotki, emoji, takie jakie możemy wysyłać w SMS-ach albo w innych wiadomościach. Lubicie wysyłać emotki? To zostawcie mi jakąś emotkę na dole w komentarzu, taką z wytkniętym językiem, albo może taką, która ma serduszka w oczach. Czyżby to oznaczało, że Marszal się w kimś zakochał? No wiecie co, nie mam pojęcia, ale odłóżmy również te emotki tutaj do tyłu. To była naprawdę super niespodzianka. I przejdźmy obok, ponieważ tutaj mamy różowy kolor. Różowy kolor, jak przepiękna Sky. Ten piesek jest naprawdę śliczny. O, właśnie chciałam Wam pokazać skrzydła, które się wyciągają tutaj po bokach, a one po prostu same już mi tutaj wyskoczyły. Sky po angielsku oznacza niebo. Czyli Sky nie boi się w ogóle latać. Ma specjalny odrzutowiec, specjalny helikopter. No a dzisiaj powinna mieć dla nas jakąś niespodziankę. Mamy różowe jajko, ogromne, gigantyczne. Czy tam w środku coś jest? Jest! Różowa porcja ciastoliny Play-Doh. I to jeszcze takiej wyjątkowej, bo ona widzę, że ma tutaj jakieś drobinki brokatu chyba. Mieni się z daleka i świeci. A w środku, tadam, tadam, uwaga, co my tam będziemy mieli? Co tutaj jest? Jakaś figurka! Kto to taki? Ja już poznaję po długich, żółtych, a w zasadzie takich złotych włosach. Przecież to jest smerfetka ze Smurfów.
świetny prezent, Sky. Ja osobiście Wam powiem, że uwielbiam oglądać Smurfy. Jest to chyba moja ulubiona bajka z dzieciństwa. A następnym kolorem, na którym się zatrzymamy, będzie kolor zielony. Zielony jak pies Tracker. To jest jeden z nowszych psiaków, znaczy się on nie był od początku w tej takiej ekipie. On dołączył nieco później. Tracker ma duży zielony kapelusz, specjalną odznakę, ponieważ on się zajmuje zwierzętami w lesie. Znaje naprawdę doskonale zielony kolor. I do tego zielona ciastolina Play-Doh. Co my tutaj możemy mieć w środku? Założę się, że w środku jest ciastolina i nie myliłam się, zobaczcie. I to ogromna porcja ciastoliny. Czy tam w środku też coś jest? Chyba tutaj nic nie ma, zobaczcie. A nie, jednak coś jest! Co tu takiego? Wow, zobaczcie. Tutaj były schowane opaski z psiego patrolu. Tutaj mamy taką opaskę na rękę, silikonową, na której mamy marszala czerwonego. A następna opaska jest pomarańczowa i na niej jest Zuma, psiak, który uczestniczy w różnych akcjach wodnych. Te prezenty również były bardzo fajne. Ułóżmy je tutaj za naszym psiakiem, no i przejdźmy obok do takiego oto psiaka, który tak naprawdę jest szary, jednak chyba ma ochotę na kąpiel, bo siedzi na fioletowym kółku do pływania, a w zasadzie na takim pontonie w kształcie dinozaura. Czyli kolejnym kolorem jest kolor fioletowy. Jak myślicie, co może być fioletowego? Ja jedyne, co mi tak przychodzi do głowy, to na przykład fioletowe kwiatki, które występują w przyrodzie, ale mamy również mini, malutką kuleczkę fioletowej ciastoliny. Czy tam coś w środku jest? Mamy coś fioletowego ponownie. Wow, ale super, słuchajcie, to jest dinozaur. Wow, i to taki chyba roślinożerny z tego, co pamiętam. On ma mnóstwo rogów. Czy to jest triceratops? Tak mi się wydaje, że on właśnie tak się nazywał. Odłożę tę super niespodziankę właśnie tutaj obok naszego psiaka. No i teraz czas na kolor żółty. Czy znacie tego psiaka? Wiecie, kto to taki? To jest żółty Rubble, psiak, który uwielbia jeździć na swojej żółtej koparce. No i Rubble ma żółty plecak, żółty strój, specjalną odznakę swoją, na której jest klucz taki do odkręcania śrubek, żółty kask, aby być zawsze chronionym na placu budowy albo podczas jakichś robót, no, ale ma jeszcze fajną niebieską opaskę na oczach z takimi czerwonymi paseczkami. Żółty kolor to również żółta niespodzianka. Odłóżmy psiaka. A w środku mamy żółtą ciastolinę. Żółty, przepiękny kolor. Co może być żółtego w naturze? No również żółte kwiatki, na przykład mlecze, żółte słońce. A tutaj mamy z kolei zielone, słuchajcie, to są krokodyle, czy też jakieś dinozaury. A teraz nie jestem pewna, chyba jednak krokodyle, które sobie siedzą i to jeszcze dwa takie same urocze zielone bliźniaki. Niestety zbliżamy się już do końca naszego kolorowego odcinku, w którym mieliśmy psiaki z psiego patrolu, bo na sam koniec został nam taki psiak. Zuma, uroczy psiak, który nie boi się akcji wodnych. Ma swoją szybką, naprawdę szybką motorówkę i potrafi każdego uratować z jeziora, z rzeki, z oceanu czy też z morza. Tutaj mamy kolor pomarańczowy oczywiście. Jak to zwykle mają ratownicy wodni. Pomarańczowy plecaczek z takimi armatkami, pomarańczowy strój, odznaka z kotwicą, no i pomarańczowy kask. Kolor pomarańczowy to również pomarańczowa niespodzianka, pomarańczowa ciastolina Play-Doh. Co my tam mamy? Oczywiście Play-Doh. Co to jest? Jakiś taki dziwny kształt ma, zobaczcie. Tutaj troszeczkę to widać. Nie udało się tego Zoomie całego zakryć. Wow!
To jest, słuchajcie, pomarańczowy samochód. I to bardzo szybki, ale wygląda super, idealnie pasuje, zobaczcie, kolorystycznie do naszego psiaka. Teraz możemy robić szalone wyścigi. Zobaczcie, jak szybko jeździ to autko. A, wjechało w aligatora, no to spróbujmy jeszcze raz. Kolory, kolory i jeszcze raz kolory, a do tego mnóstwo niespodzianek od psiaków. Spodobało Wam się? Macie swój ulubiony kolor? Może to jest właśnie któryś z tych, który Wam dzisiaj zaprezentowałam. Zostawcie kciuki do góry i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Aby być zawsze na bieżąco ze wszystkimi filmikami, chcecie więcej takich kolorowych odcinków? No to odezwijcie się i zostawcie łapkę do góry. Pa, pa, do usłyszenia!